świat pędzi i musimy za nim nadążać w każdym wieku. Starsi ludzie szczególnie, bo jeżeli nie będą jakby chwytać tych nowych narzędzi, to wtedy autentycznie będą wykluczeni. I stąd nasza inicjatywa, żeby te nowe narzędzia im przedstawiać, pokazywać, co oferuje świat, jak dzisiaj się można komunikować, z jakich narzędzi korzystać, żeby się chociażby zarejestrować do lekarza. Czyli będziemy przekonywać seniorów do tego, że zmieniający się świat jest też dla nich, muszą korzystać z tych narzędzi i mamy wiele wspaniałych doświadczeń, że starsi ludzie sięgają po komputer, sięgają po nowoczesne urządzenia i naprawdę potrafimy je obsługiwać. Dzięki też takiemu wsparciu, jakie są konkursy ogłaszane właśnie czy przez Urząd Marszałkowski, gdzie możemy też skorzystać z dofinansowania, czy przez urzędy w miastach, seniorzy korzystają właśnie również z możliwości edukacji w tym kierunku, żeby nie być wykluczonym. No, następuje też dzięki temu taka integracja międzypokoleniowa. Wysoko mogę oceniać taką właśnie integrację poprzez taką edukację w cyfryzacji.